Dobra, teraz zobaczymy, ile mi zeżarło prądu w tym miesiącu. To poświecę. 1527,7 to jest stan licznika. Zaraz będziemy to obliczać. Zgaszę latarkę, zobaczymy, ile kilometrów jest zrobione. A, kiepsko widać. Ogólnie, odpalimy go. Nic, co, nie chce się odpalić? Jest, dobra. Dobra, to chyba będzie widać. 34,924. No, policzymy go zaraz. Zobaczymy. Witam wszystkich. Studio nagrań zrobione. Moment, poprawię tutaj trochę. Jeszcze. O, mam nadzieję, że mi się to nie wywali. Jeszcze raz witam wszystkich. Dzisiaj temat samochodu elektrycznego. Dzisiaj porównam sobie wszystkie samochody, które mam. Czyli mam diesla, mam elektryka, diesla, samochód na gaz i samochód na benzynę. Mam wszystkie samochody. Więc mogę sobie porównać, jak to mi wychodzi kosztowo i to wszystkie samochody jeżdżą. Jak to wychodzi kosztowo w porównaniu na dzisiejsze cenę paliw. W porównaniu do samochodu elektrycznego. Bo do niego będziemy porównywać wszystkie koszta, jakie można byłoby ponieść lub się poniosło w eksploatacji tego samochodu. Oczywiście będzie to tak, że nie wszystkie samochody jednakowo przejechały tyle kilometrów, ale mówię jeszcze raz, będziemy porównać to do elektryka. I porównamy wszystkie te diesla, gaz i benzynę do kilometrażu samochodu elektrycznego. Zobaczymy to. Trochę sceptyka, muszę nerwów napsuć. Ale i nie tylko. Ci posiadacze samochodów elektrycznych, którzy mają, no to też są tak, no... Chociaż nie widziałem jeszcze żadnego kierowcy samochodu elektrycznego, właściciela samochodu elektrycznego, najemcy, leasingodawcę, właściciela, który by był z samochodu elektrycznego niezadowolony. No są tacy, co są tam niezadowoleni, bo jak kupił sobie baterię tam 34 kW, to gdzie on może pojechać na te... z taką baterią. No to wiadomo, koło komina, po mieście i tak dalej, to ta bateryjka się nada i to samochód elektryczny, teraz samochody ogólnie wybiera się według własnych potrzeb, bo rzadko, znaczy może, nie wiem jak, no nie wiem jak to powiedzieć tak, żeby było źle nie odebrane. Rzadko ktoś ma już jeden samochód w domu. Przeważnie są dwa lub trzy, a nawet i więcej. U mnie jest tych samochodów więcej, bo wiadomo, firma. Mam sporo busów tak samo i no i samochodów osobowych, które wszystkie jeżdżą. No i teraz słuchajcie. To wyjdziemy z tego. I to zrobimy to tak. Mam tutaj tak samo licznik zamontowany na fotowoltaice, ale zajmiemy się tym. Otworzymy sobie zaraz nią. Ja wam pokażę, jak tutaj z prądem u mnie też wychodzi między innymi. Dzienna produkcja, dzienne zużycie. No w każdym razie zużycie mam większe niż produkcję w tym momencie. No teraz z paneli mi idzie 617 watogodzin. Dobrze. Nie będziemy sobie tak. Tutaj wezmę, może będzie widać, może nie będzie widać, ale nie chodzi o to dzisiaj o fotowoltaikę, tylko chodzi o samochód elektryczny. Tytuł nie wiem jeszcze jaki będzie, ale to chyba będzie elektryk kontra gaz, benzyna i diesel. No to z wyprzedzeniem to mówię. I jedziemy z koksem, żeby nie przedłużać, bo to na pewno ktoś powie, znowu się rozgadałem, znowu pierwsze głupoty, bez sensu i tak dalej. No taki jestem, a nie inny. To jest wszystko ze spontana, nie potrafię tych filmików robić, może ktoś mnie kiedyś nauczy. To będziemy to wtedy inaczej nagrywać, ale na razie mi się podoba tak jak jest, innym też, niektórym nie. Dobra,
Słuchajcie, mam ropniaka, mam benzyniaka, mam samochód na gaz i samochód elektryczny. I samochód elektryczny w tym miesiącu zrobił 3023 km. Średnia 3023 km. Dobrze. Średnia mu wyszła 17,5 kWh na 100 km. I porównujemy. Elektryk. 3023 razy 17,5 kWh na 100 km razy 0,80 groszy, bo na razie powiedzmy, no dalej, że utrzymujemy, że ten prąd jest po 80 groszy. Jak dostaniemy rachunki za pół roku, to nie wiem, ja dostanę ten rachunek pod koniec stycznia, na początku lutego, bo tak u mnie z opóźnieniem przychodzi. Ja mam półroczne rozliczenie, bo mam fotowoltaikę, ale zakładając, że jej nie mam i tylko byśmy korzystali z prądu, który pobieramy z sieci, czyli za który musimy de facto zapłacić, chociaż de facto nie znam człowieka. Ewunia, znasz człowieka de facto? Nie, moja żona też nie zna pana de facto, ale tak, de facto pobieramy to z sieci i tyle za to zapłacimy. To wychodzi mi na 100 km, że 14 zł płacę za 100 km. I przy tym kilometrażu... Kawusia dla siebie. O, dziękuję ci, Ewunia. Kawusia dla mnie? Tak. A to się napiję od razu, ja lubię gorącą. Jak zwykle przepyszna. Dobra, wrócimy. Przy tym kilometrażu 3023 km, tyle zrobiliśmy w miesiącu październiku. Znaczy ja tam dzisiaj jeszcze coś dojadę, ale chyba dzisiaj to będzie 10-20 km, nie ma znaczenia. Wyszło mi, że 14 zł mi wychodzi na 100 km, czyli elektryk za miesiąc październik kosztował mnie 423 zł 22 grosze. To jest eksploatacja miesięczna, koszty utrzymania miesięczne samochodu elektrycznego. Nie liczę olejów, nie liczę klocków hamulcowych, nie liczę przeglądu, bo ja to mam wszystko gratis, tak dla tych, co, żeby ich bardziej tam podemocjonować. Ja za nic nie płacę. Tak mi się udało akurat. Ja kupowałem elektryka wtedy, w tamtym roku, co jeszcze nie było takiego ciśnienia. Dopiero miesiąc, dwa, trzy miesiące później było takie dosyć spore ciśnienie na samochody elektryczne. Zaczęły się dosyć mocno w Polsce sprzedawać. Chociaż ja uważam, że dalej jest ich za mało, ale czym mniej tych samochodów jest, tym lepiej dla nas posiadaczy już teraźniejszych, tak? No to wyszło 423 zł 22 grosze. Diesel, uwierzcie, mam wszystkie samochody. Na tym i wiem, ile mi palą. To u każdego to może też być troszeczkę inaczej, ale porównuję koszty utrzymania samochodów. Może nie tak wszystkie koszty utrzymania samochodów, tylko koszty eksploatacji w czystym paliwie, ile ja muszę brać na 100 km do każdego samochodu, ile paliwa muszę brać. To więc elektryk 423 zł. Przy tym samym kilometrażu diesel 6,5 litra mi pali na 100 km. Paliwo policzyłem po 8,05. Tu u nas tyle w Świętokrzyskim kosztuje, czyli 52,33 grosze na 100 km. To zobaczcie, wychodzi mi diesel 1581,93 zł. Gaz 13,5 litra mi pali, tam jest silnik 1,8 i teraz jest chłodno, to więc gazu mi pali 13,5 litra, nie licząc tego, że rozruch jeszcze jest na paliwie, na tym gazie, ta sekwencja. Także tutaj też trzeba doliczyć, że miesięcznie trzeba doliczyć do tego jakieś 10 zł, znaczy 10 litrów paliwa, no to liczymy, że w granicach tam 70 zł musimy wydać jeszcze na paliwo, ale tego nie liczę. Liczymy 300 kilometraże, czyli 13,5 litra razy 3 zł, u nas po tyle jest gaz. Wychodzi mi 40,05 zł, chyba to dobrze wcześniej policzyłem, 40,05 zł, czyli przy tym kilometrażu co elektryk wyszłoby mi 1210,71 groszy. I teraz benzyna. Benzyniak, silnik 1,3. No takie teraz silniki są, to jest nowy samochód. Niektóre są te nowsze, niektóre starsze, ale to nie jest istotne. W tym momencie mówimy o czystej eksploatacji na 100 km, ile mi wychodzi. Czyli benzyna pali mi 9,5 litra teraz, nie? Bo tutaj mamy okres jesienny, razy 6,70. No to zobaczcie, między ropą 8 zł,
benzyną 6,70, no to jest spora różnica, prawie 2 złote, no to sporo to jest. No. Nie 2 złote, tylko złote 50, jakoś tak, nie będę tego liczył, dobra. Benzyna jest po 6,70, czyli wychodzi mi 63 złote 65 groszy. I benzyna by mi wyszła przy tych 3023 km, wyszłaby mi 1924. I tak nam wychodziła, bo ta benzyna elektryk zastąpił tą benzynę w tym momencie i tą samą robotę robi elektryk, co wcześniej benzyna. To zobaczcie, ja bym wtedy płacił normalnie około 2000 zł miesięcznie na paliwo. W tym miesiącu zrobiliśmy około 3000. Tak mi wychodzi 3-3,5 tysiąca kilometrów. Rzadko kiedy przekraczam 4, to już chyba jak mamy awarię gdzieś tam, to szaleństwo jest i trzeba szybko towar kupić, bo wiadomo, że przy awarii to hydraulicznej to nie wiadomo, co jest potrzebne tak od razu. Nie można się do tego w 100% przygotować. No i tutaj sobie zaznaczyłem. Ja tymi samochodami wszystkimi jeżdżę. Żeby nie było tak, że tutaj coś pokręciłem i tak dalej. Odnośnik mamy samochód elektryczny, czyli jakby wszystkie te samochody robiły tyle samo kilometrów co elektryk, to wyszłyby nam takie wyniki: 423, 1581, 1210 i 1924. I pogrupowałem to, które miejsce, pierwsze miejsce mam być. Tutaj z elektrykiem 423 zł, ale ja nie płacę, bo ja mam fotowoltaikę, nie? Fotowoltaikę. Ale zakładamy, jakbym tylko z sieci to pobierał. Czyli na pierwszym miejscu jest elektryk, 423 zł. Na drugim miejscu jest gaz, 1210 zł. Na trzecim miejscu jest diesel, 1581 zł. I na ostatnim miejscu 1924 zł. No to teraz ja porównam to sobie. Na elektryka wydałem 423 zł. Przecinek 22 grosze, bądźmy skrupulatni już, bo ja wiem, jak wy podchodzicie do tego, że to, ale nie doliczyłeś tam czegoś. No dobra, liczymy to z groszami, chociaż ja tak nie liczę. I odejmiemy od tego samochodu, co wcześniej tą samą robotę robił, od tego benzyniaka, co wcześniej robił za tego elektryka. Przed tym elektrykiem, nie? To 423,22 grosze. Odejmiemy minus 1924,1. Równa się. To jest, słuchajcie, to jest między elektrykiem a benzyniakiem, to jest 1500 zł. Różnicy. To jest, słuchajcie, to jest bardzo dużo. To jest mnóstwo pieniędzy. Mówią, że elektryk droższy i tak dalej. No, słuchajcie, no, kupując benzyniaka czy diesla, to też mamy do wyboru samochody droższe i tańsze, tak? No, a jeżeli przeliczając na gabaryty, na samochody wielkości czy tam marki, no to elektryk w tym momencie, odpowiednik tego elektryka w benzynie, czy tam nie elektryczny, tylko w jakimś tam innym, w dieslu czy w benzynie, no stosunkowo taniej kosztuje, no ale też wyposażenie, wygoda jazdy i tak dalej. No moja żona uwielbia tym elektrykiem jeździć, zresztą ja też, bo też nim jeżdżę, może nie cały czas, bo z żoną się nim dzielę, jeżdżę też innymi samochodami, moi chłopacy też jeżdżą tymi samochodami, także tutaj. A paliwa mnie nie spuszczają, także wiem o tym. No, mam bardzo dobrych chłopaków, muszę tu ich pochwalić. I te samochody wszystkie są eksploatowane i my mamy. Ja mam naprawdę dobre porównanie w tym momencie. Bo to nie jest, że znajomy jeździ, nie jest, że kolega ma znajomego, który ma szwagra, który też tam jakimś tym samochodem jeździ. Ja te wszystkie samochody w ciągu miesiąca eksploatuję. Nie liczę busów, bo mówimy o samochodach osobowych w porównaniu do elektryka. No to zobaczcie, jaka jest różnica. Między elektrykiem a benzyną jest to 1920, to jest, przepraszam, to jest 1000, tutaj pokażę, 1500 zł różnicy. Między dieslem, no to najbardziej się opłaca, no tutaj zamienić tego elektryka według benzyny. Chociaż benzyna u nas jest
dosyć tania, bo 6,7. Diesel przekroczył 8 i tak się utrzymuje. Już. Ja pamiętam, jak jechałem na Śląsk, pojechałem, diesel kosztował 7,50, po 3 godzinach, jak wracałem, kosztował już ponad 8 zł chyba. No, ponad 8 zł, 7,90, nie, no, było ponad 8 zł. Dobra, i teraz jedziemy dalej. Odliczymy sobie od diesla. 1423,22. Puh! 423,22 minus dieselka. 1581,93 równa się 1158 zł różnicy. 1158 zł różnicy to też jest dosyć spora kwota różnicy między tym. Powiedzmy, że jak ktoś kupuje elektryka, może sobie ten koszt paliwa odjąć od raty samochodu. I wtedy samochód wyjdzie elektryczny tak samo jak jakbyśmy kupili jakiegoś benzyniaka czy dieselka, to wyjdzie w tej samej kwocie. No, może nawet i nie, bo teraz te samochody podrożały niesamowicie. Od przyszłego roku samochody już idą do góry no, dosyć sporo. Już nie ma wyprzedaży roczników, jak kiedyś było. Ja tu czekałem, pamiętam, na takiego pick-upa, wyprzedaż roczników. No nie było teraz. No i teraz no, pick-upa kupuję. Tam to dopiero będzie. 13 litrów ropy będzie palił. Pokażę go może później na jakimś tam filmiku i porównam koszta elektryka do tego pick-upa, który mi przyjedzie. No to, no to słuchajcie, to 13 litrów ropy, no to już będzie spora, to jest stuwa prawie za 100 km. No ale taki jest, och, kolender, tutaj coś się zrobiło, ja to jak zwykle wiercę, ale poprawimy to. Dobra, może będzie widać, ja zobaczę, czy jest dobrze, ale chyba jest dobrze. No dobra, mamy diesla sprawdzonego i teraz gaz. Gaz 423,22 minus gaz 1210,71. No to między gazem a samochodem elektrycznym wychodzi 787 zł. W zaokrągleniu to wszystko mówię, nie liczę groszy. 787. No to jest najmniejsza różnica między tymi samochodami. Czyli pierwsze miejsce ma elektryk, drugie miejsce ma gaz, trzecie miejsce ma diesel i benzyniak ma czwarte miejsce. Jest na ostatnim. Mimo wszystko, że to paliwo jest tanie, to i tak wychodzi tańsze niż diesel, to i tak wychodzi drożej niż diesel, benzynka. No to słuchajcie, policzcie sobie to sami, bo ja tutaj tak pokażę mniej więcej, jak to jest. Tam na początku stawka była taka z samochodu elektrycznego i ile kilometrażu jest zrobione i tak dalej. A, no i tutaj macie ten wynik, 3023, tyle co w październiku. Ja to nagrywam teraz rano, ostatniego dnia, ale my już tutaj powiedzmy, nie będziemy ładować tego samochodu, także w tym dzisiejszym dniu nie pobierzemy sobie na energii w ogóle. Dzisiaj jest ładna pogoda, ta fotowoltaika nabije nam bardzo fajnie. Mi tak bije teraz 25-30 kilowatopików, czyli kilowatogodzin, nabija mi do sieci. Znaczy, produkuje tyle, taką mam produkcję, mam 9480 kilowatopików. Dobra, jak zwykle chyba tak chaotycznie to było, ale chyba się do mnie żeście przyzwyczaili. Ja nie kłamię, mówię tak jak jest, nie? A przy okazji to będziemy mieć takie pompy tutaj jeszcze. O, takie pompy będziemy mieć. Monobloki na czynnik R290. I u siebie też będę to zakładał. To później będą relacje z mojej kotłowni i z tych pomp. A moja kotłownia, uwierzcie, wygląda jak ruska łódź podwodna. Tam jest wszystko w tej kotłowni. Wszystkie maści zasilania. Nie rezygnuję z niczego. Dobra, tyle by to było. No i co? Zapraszam do mojego kanału, bo jakoś tam się rozwijał. O tych moich kurkach, o tych samochodach elektrycznych, o tym moim życiu.
Mnie to cieszy, ja przy tym się odstresowuję. Lubię, jak tam mi piszecie komentarze fajne. Nie lubię, jak mi komentarze kiepskie piszecie. No ale no cóż, życie. Nie każdemu się musi podobać mój stosunek i podejście do życia. Dziękuję, na razie, cześć.